witam Was serdecznie z kawusią, dopiero świeżo zrobioną. U nas jest zimno. Na termometrze w kuchni pokazuje 0, a na aplikacjach różnych mi pokazuje minus 1, minus 2, odczuwalne minus 8. No ten wiatr na pewno daje to odczucie bardzo dużego mrozu. No bo jak tak Wam wieje takim lodowatym wiatrem, no to wiecie, jeszcze taki drobny śnieżek sypie. Także tak się nam zaczyna tydzień nowy, ale my sobie damy radę. Biedni tylko ci, którzy na zewnątrz muszą pracować. No, w każdym razie mam nadzieję, że byle do wiosny. Witam Was serdecznie i zapraszam na mojego vlogusia, a w nim chyba dzisiaj choinki chować nie będę, ale wezmę się za prasowanie kosza i sprzątnę dekoracje z kuchni. To znaczy się z okna, może się oknem zajmę. Może nie będę go myła z zewnątrz przy takiej zimnicy, ale od środka. I świeże firanki dam. I będzie jasno w kuchni. Także taki mam na dzisiaj plan, a co z niego wyjdzie, to zobaczymy. No widzicie, jakie są porywy wiatru? Bo to tak nie jest, że cały czas tak wieje, tylko takie porywy są silniejsze. No, i ja idę teraz do pokoju, się chowam z moją kawą, bo mi, kurczę, za bardzo wystygnie. No. O, jak to szarpie. Dobra, chowamy się. W mieszkaniu zimno, nawet jak są zamknięte okna. No, proszę, proszę, jaka ładna zima. Ładnie śnieżek sypie. Z tym, że wiem, że on teraz sypie, za chwilę ma znowu topnieć. Tak, taka huśtawka temperaturowa ma być, że wiecie, ma potem być tam jeden na plusie, to wiadomo, że to stopnieje, taka ciapa się zrobi, a ma troszkę tego śniegu tu posypać. Ale fajnie się patrzy na to z okna, nie? Zza okna. No, u góry widzę tam ptaki, nie wiem, czy widzicie, na brzuszce siedzą trzy ptaki, a tam na tych drugich też jeszcze, o, więcej ich tam siedzi. Nie wiem, czy to będziecie tam widzieć, czy mi to wyostrzy, o, tutaj i tam gdzieś też widziałam. Tam też siedzą ptaki. O. Dobra. No. A ja biorę się za okno w kuchni. Mam nadzieję, że mi troszeczkę pomożecie, nie? No, chciałam wytłumaczyć, co będziecie widzieli. Ja dzisiaj się zabieram za to okno. W kuchni schowam choineczkę i obrusy już świąteczne pójdą. Kubki będę robiła, dopiero chowała po, jak już choinkę schowam. A teraz zabieram się za to okno, więc jak to zrobię na przyspieszeniu, żeby Was nie nudziło, ale żeby Was też troszeczkę, o, tu jeszcze mam, tego teraz nie widać, później Wam pokażę. Bo teraz, o, to też już będę chciała schować. Na razie jestem niepomalowana, później się pomaluję. No i tu jak to schowam, to tutaj też będzie troszeczkę jaśniej, nie? No a teraz ściągam zasłony, na razie zostawiam te zasłony, bo lubię je tutaj mieć. Tak bardziej bliżej wiosny może sobie zmienię na coś jaśniejszego. Ale te zazdroski zdejmę, umyję okno od środka na pewno, od zewnątrz zobaczę, jak mi się uda. Ostatnio jak tutaj miałam okno, to właśnie z tego krzesełka, z tej naszej ryczki, ona mi się, jak się to mówi, ono z ryczka mi się kipła. Ona mi się, wiecie, źle stanęłam, no i tak potem leciałam i do tej pory mam siniak na tej nodze, przy piszczelu i do tej pory przy dotknięciu boli. Także będę musiała uważać na to, nie? No. Także teraz już będziecie mieli muzyczkę, a ja będę szybko zaiwaniać. Chciałabym tak w rzeczywistości umieć, móc tak szybko robić, nie? No, to na razie miłego oglądania, no i motywowania się.
chcę wam pokazać. Tutaj mięta zaczęła wyrastać tu i tu pod tym, a pietruszka się położyła na razie, bo zimno, ale coś tu się jeszcze z tego obierze. No, zamykamy, bo zimno leci. No i kuchnia częściowo zrobiona. Jeszcze lampeczki, ale lampeczki się tak nie spieszy. Ważne, że tam już zrobiłam. Jeszcze będę musiała ten kwiatek obrać, bo tam dużo suchych jest listków, ale teraz Wiki się spieszy, bo chce zrobić kawę, a ja sobie też zrobię zaraz śniadanie, bo jeszcze nie jadłam. Także tak zimowo wygląda to okno. To oczywiście na pierwszym planie tutaj, nie? Nie wiem, czy to się tak u nas... Czekajcie. O. Widzicie, jak tam fajnie śnieg sypie? No. Tak. No i jest zadowoleństwo. No i oczywiście czas jest teraz na śniadanie, także jest godzina po pierwszej. No i tutaj mam dwie parówki, nie parówki, to są takie śląskie, taki kawałek tam był, odcięłam końcówkę i ten kawałek też się zje. Dwie kromeczki, jedna z salami, jedna z salcesonem, dwa jajusia na tej, na rzeżusze. No i sałatka, pomidor, ogórek, papryka, cebulka zielona i kiełki z rzodkiewki. No i oczywiście przyprawy i to wszystko. No, oliwą to jest też jeszcze, wiecie, polane. Także to całe moje śniadanie. Jeszcze mi się przypomniało teraz, że miałam się napić tego octu. No i czarnuszki. Także to jest mój pierwszy posiłek, a potem robimy dalej. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Tu mam obrusy i obrusiki. Parę, nie ma tego tak dużo, ale jednak wiecie, duże są do prasowania, a tam mam pościele i parę bluzek, tylko że to odwrotnie tu mam położone. W każdym razie dzisiaj sobie to tutaj poleży do jutra, żeby to tak odparowało, bo to jednak prasowałam z parą, tak żeby to wiecie, a jutro sobie pochowam to na miejsca do szafek, także będzie... Będzie posprzątane wszystko, co wyprane. To znaczy, to, co tu miałam w koszu, to jest wyprasowane. A coś mi się zdaje, że tam dzisiaj coś było wyprane, jeszcze co będzie do prasowania, to się suszy. No ale cóż, potem przyjdą znowu te obrusy, które pościągam. I to, co ściągnęłam już w kuchni, to się też będzie prało, to znowu będzie prasowanie. Także ten kosz na chwilę tylko jest pusty, a za chwilę znowu tam przybędzie, nie? No teraz sobie idę zrobić obiad, kolację, potem kawkę, no i w kuchni posiedzenie. No. Tak, i to jest ta moja karkówka na rukoli z pomidorkami i kiełkami. No, tak wygląda. No, oczywiście troszeczkę sobie keczupem tutaj polałam, ale jest taka mięciutka. No, także jak coś wiecie, to smacznego. No i kartka z kalendarza na 31 stycznia, jest to wtorek. Imieniny obchodzi Jan, Ludwika i Marcela. I oczywiście wszystkim, którzy obchodzą swoje święto, życzę wszystkiego najlepszego. Przysłowie: na świętego Ludwika koń na grudzie utyka. Słońce: świt o 6:38, wschód o 7:15, zachód 16:23 i zmierzch 17. Nietypowe święta: dzień iluzjonistów, dzień narodzin rosyjskiej wódki i dzień zebry. Cytat dnia: każdy może współczuć cierpieniom przyjaciół, lecz trzeba mieć wspaniały charakter, by móc cieszyć się powodzeniem przyjaciela. I to powiedział Oscar Wilde. Jakoś tak. Nie wiem, jak się czyta. W każdym razie dzisiaj jeszcze jest taki, jest dekoracją taką, można powiedzieć, świąteczną, zimową. No, bardziej taką zimową, nie? Na stole i jeszcze z choinką. No, ale już niestety jutro mam taki plan. Mam taki plan, że będę rozbierała choineczkę. No, także jutro czeka mnie dużo pracy z choineczką, bo to trzeba wszystko z kurzu powycierać, te bombeczki, powkładać na swoje miejsca. Najpierw tu będzie wielki bałagan, żeby potem był porządek. Także za chwilę spotkamy się w kuchni. No i witam serdecznie w nowym tygodniu. To znaczy, wy już macie wtorek, ja jeszcze mam resztę poniedziałku. Także witam serdecznie na herbatce. To znaczy, się za chwilę sobie tutaj naleję. Dzisiaj sobie znowu ziółka zrobiłam. Tak, teraz nie widać tego kolorku, ale no, teraz się zrobi taka ciemna. Przedtem była taka fajna, można mówić, jak róża herbaciana, nie? No, ale dałam sobie tutaj też parę tych kulek. No, tak, trochę więcej niż parę tych owocu czarnego bzu i dałam sobie ze dwie śliweczki suszone. No i to mi już kolorek zrobiło, nie? No ale myślę, że to już będzie można tutaj sobie nalać,
A później sobie jeszcze doleję do tego, bo to jeszcze będzie pracowało. Tam jeszcze szkoda by było wyrzucać. Zresztą tu jeszcze jest woda, już właściwie herbata. Ale jeszcze sobie potem doleję, bo teraz mam mniejszy kubek, jak zauważyliście. To sobie tutaj damy. Teraz już mamy mniejszy kubek, już nie świąteczny. Także rano jeszcze miałam świąteczny kubek, ale teraz już stwierdziłam, że już skoro tu w kuchni owoc róży, stąd skoro już w kuchni dekoracje świąteczne zdjęłam i jakoś tak mi tu strasznie jasno teraz jest, a to dlatego, że pod lampą nic nie wisi i właśnie ona, to ten wianek, on robił takie zacienienie, tak tu ciemno się wydawało, a teraz się wydaje bardzo jasno i fajnie. No także troszeczkę już jest inaczej. Tu jak widzicie już nie mam choinki, tylko nie wiem czy te kwiatki tu widać czy nie, te które były cały czas. No obrus taki, mnie się podoba ten obrus. To jest tylko taki, wiecie, kwadrat, a na dole jest, nie wiem czy, o taki pomarańczowy na razie, bo on jest okrągły, ja lubię, ja go zresztą prasowałam jak widzieliście. No i to, mi się bardzo podoba ten wzór. Także no może tu troszeczkę się wydawać pstrokatu, ale na razie niech tak jest. No bo wiecie, to jest kuchnia, nie? Ja potem czasami jak nagrywam, to tutaj daję coś innego, coś białego. Bo normalnie tak, takie białe tutaj w kuchni, jak to się robi, to by długo nie było takie białe, nie? No, to też nie jest, wiecie, że to brudne leży, no ale tak jak coś się komuś omsknie, to tak nie widać, nie? No. W każdym razie jest świeże, bo wiecie, jeszcze wczoraj tutaj były misie, jeszcze dzisiaj rano były misie. No, także okno tutaj już mam zrobione. Dziadka tutaj jeszcze mam, bo to jest taki zimowy dziadek. Umówmy się. I jelonek też jeszcze jest zimowy, chociaż jutro chyba pójdzie do schowania. Patrzy na mnie tak jak kropka. Ja teraz w każdym zwierzęciu widzę kropkę, nie? No. Ten jelonek pójdzie jutro do schowania, bo jak będę chowała choinkę, te wszystkie dekoracje do tych pudeł właśnie, które są potem przykryte, ja je ostatnio przykrywam jakąś serwetą, bo to mi się tak bardziej podoba, jak to jest jakąś serwetą przykryte. Wiadomo, że to nie przykryje całego tych kartonów, że to widać, że to są kartony. To są te ozdobne z pepko, ale mimo wszystko jednak to jakoś troszeczkę lepiej wygląda, jak tam dam te jakąś serwetę, nie? Ja zresztą mam hoplan na punkcie serwet, ja mogę wszędzie dawać serwetki, serwety, obrusiki, także wiecie, to tak już, to już tak mam. No, to jutro pójdzie to do schowania, mam nadzieję, że jutro się zabiorę za tą choinkę z rana. No, zobaczymy jak mi to pójdzie, szkoda mi tej choinki, no ale dłużej to już nie ma sensu przeciągać. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy nie świeciliśmy jednak już lampek na balkonie. Może drugiego jeszcze wieczorem zapalimy ten ostatni raz, ale dzisiaj już ciemno, chyba że w czwartek zapomnimy w ogóle, że trzeba świecić, nie? No. Także już powoli trzeba, no niestety chować. Ten czas tak szybko przeleci, kiedy to jest, się człowiekowi wydaje, jak to długo będzie te choinki, te wszystkie ozdoby, te girlandy, to wszystko, no w przedpokoju te girlandy chętnie bym sobie jeszcze zostawiła. No, bo to wiecie, nie trzeba światła palić i jest w miarę jasno. Ale no chyba, że sobie kiedyś kupię białe światełka, to by mogły być tam cały czas. A na święta by się dawało te kolorowe, bo jednak te kolorowe się bardziej ze świętami kojarzą. A takie białe lampeczki to ludzie na balkonie mają przez cały rok oświetlone białymi lampeczkami. No takie na balkonie przez cały rok palić, to dobrze by było, jakby były takie te, wiecie, solarne. Wiem, że są też już takie lampeczki, sznury lampek, które są ładowane właśnie solarne. Gdzieś tam jest potem ta baza, która łapie tam te promienie słońca i przetwarza potem, nie? No ale no, u nas na przykład te nasze lampki solarne, które takie powtykane, takie pojedyncze, to one tak się paliły, teraz one stoją tam, ale one już chyba się popsuły, one już mają trochę lat. W zeszłym roku tam jedna, dwie chyba się świeciły. Trzeba by tak szczerze mówiąc kupić nowe. To one tak
ani nie, nie wiem, no nawet nie środek nocy i one już gasły, już były ciemne, nie? Wieczorem czasami już były ciemne. To jak już takie, wiecie, wcześniej wieczór zapadał tak jesienią, nie? No bo w lecie no to wiadomo, to długo jest jasno, to one długo zbierają, to potem jak się zciemni, to jak świecą, to tak się wydaje, że długo, a potem człowiek idzie spać i nie patrzy na to. No ale tak, jak tak jesienią czy wiosną, jak jeszcze te wieczory są takie dłuższe, wcześniej zapada zmrok, to one zapalały się i potem jak była tam 8 godzina, to one już gasły. No, to tak nie bardzo, nie? No. W ogóle już myślę o tym, żeby jakieś fajne lampki na balkon sobie kupić, takie na cały rok. Białe jakieś lampeczki, bo tak między tymi kwiatami to by to fajnie mi się wydaje wyglądało, jak one, te kwiaty byłyby podświetlane, tylko z drugiej strony dobrze by było, żeby one potem, wiecie, jak się podlewa, czy kwiaty się rozrastają, to lepiej może są takie wtykane, no nie wiem. Fajne też są takie lampki w kształcie takich starodawnych żarówek, nie? Ale nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, co będzie na wiosnę w sklepach, co mnie tam zauroczy. Bo te pochodnie też są fajne. Widziałam, tu sąsiedzi już od lat mają takie pochodnie. To wygląda rzeczywiście jak pochodnie włożone i to jest takie światło pomarańczowe. I wygląda jakby to pochodnia się paliła, no to też jest w sumie fajne. Ale no i to też tak jasno nie świeci, bo to nie chodzi o to, żeby ten balkon był oświetlony cały, nie? Ale no bardziej by mi chodziło chyba jednak o to, żeby kwiatki były podświetlane. Żeby jednak te kwiaty były podświetlane, ta zieleń podświetlona jest piękna, nie? No. Będziemy jeszcze nad tym myśleć, bo są też takie kamienie z lampką, jakiś żółwik czy coś takiego, nie? No ale to też trzeba patrzeć, gdzie to dawać, żeby to też miało dostęp do światła słonecznego, a potem w tej gęstwinie tych kwiatów to się to straci, nie będzie świeciło, no nie wiem. Mam okno uchylone, bo gorąco mi się zrobi. Wiecie, że te lampy to mi się wydaje potem, że one tutaj grzeją często. I tam słychać samochód jak jedzie, no trudno. Tam są takie uskoki jakieś na tym asfalcie niedaleko, właśnie gdzieś tak naprzeciwko. I wszystkie ciężarówki, które jadą, to te no, przyczepy, naczepy, to tak słychać. No i tak, to o balkonie sobie pogadaliśmy, nie? Lampeczki niestety trzeba będzie zdjąć. Takie, może nie na cały przedpokój, ale przydałoby się taki sznur takich jasnych. No, bo tam jest 500, ale tutaj jakby tak 300 było, to by nie było źle, mi się wydaje, nie? No, no ale zobaczymy na razie. I tak, choinka jutro pójdzie, no i tam jutro się zacznie, wiecie, wielkie sprzątanie w pokoju. Tam będzie co sprzątać, no bo jak już bombki pochowam, no to potem będzie dopiero bawienie się z tymi lampkami. Jak już lampki rozbiorę, no to już będzie sukces. A potem trzeba będzie tą choinkę poskładać. Kąpać jej teraz nie będę, bo by musiała stać, żeby odkapać, żeby wyschła, żeby potem nie śmierdziała stęchlizną, nie? To ją znowu po prostu będę kąpała, jak ją wyciągnę z piwnicy. A teraz jak mamy tam taką czarną folię, właściwie ona była kupiona do opakowania paczek, bo Wiki tam gdzieś musiała odesłać paczkę i nie dało się kupić małej ilości, tylko całą taką rolę. No to sobie tym zawiniemy, bo w zeszłym roku tak zawinęliśmy tym właśnie tą czarną folią, taką streczową, tą choinkę i ona za bardzo nie przedziurawiła, tam nie wiem, może gdzieś tam gdzie nie gdzie, tylko coś tam, bo to jednak ostre te druty, ale raczej to się fajnie trzymało i fajnie było brać potem, bo te worki to potem wiecie, a to się przyciągnęło, w ogóle najpierw to będę związywała sznurkiem całą choinkę, żeby ją ścisnąć jak najbardziej, żeby wiecie, nie zajmowała dużo miejsca, a potem tym streczem się owinie, no i mam nadzieję, że ją od razu ze Zbyszkiem jutro wyniesiemy do piwnicy. No ale zobaczymy, bo muszę iść do piwnicy, bo tam już tutaj ogórki się zaś skończyły. Są jeszcze tylko chyba dwa ogórki, to są kiszone, a ja mam ochotę na konserwowe. Ja wiem, że kiszone są zdrowsze niż konserwowe. Ale no ja już tych octów tyle piję, te kiszonki, tą kapustę kiszoną, ten
buraki, ten zakwas buraczany. Także i tak już mam te kiszonki, to a te konserwowe są dobre, też bardzo lubimy. Także trzeba będzie przynieść chyba parę słoików i tam jeden do lodówki, a dwa może na razie na balkon, tam chyba mi nie zamarzną, nie? Bo potem do piwnicy to się tak nie chce co chwilę latać, bo tam trzeba pokonać troje drzwi, żeby się dostać do piwnicy. No, a ja jakoś tam nie lubię chodzić. Chociaż jest przestronna, jasna ta piwnica, nie ma jakichś zakamarków, nic takiego, ale jakoś tam nie za bardzo się czuję w tej piwnicy, także wolę iść z kimś. No. Nie, żebym się tam bała czegoś, ale jakoś tak, no. Zawsze się boję, że ktoś za mną wejdzie albo zamknie te jedne drzwi, bo tam jest na kłódkę, że tam na kłódkę zamknie, albo wiecie, różnie to bywa, nie? Człowiek się nasłucha różnych historii i potem ma wielką wyobraźnię. No. I tak, ja wczoraj wam miałam poopowiadać jeszcze, dużo to tam nie mogę opowiadać, ale wspomniałam, że Wiki była na targach designu. Przypomniało mi się. No. I tutaj mi dużo tych książeczek takich reklamowych dała. Bardzo dużo zdjęć porobiła. Pokazywała nam te zdjęcia. Jakie tam cuda były, bo tam i urządzenie, ogólnie urządzenie mieszkań. Ojejku, jakaś wizytówka wypadła. Ule Miodule. O, Ule Miodule. Weronika Frank. O. Rodzinne gospodarstwo pasieczne, to tam miody będą. Przy okazji. Ale to muszę jej to tutaj włożyć, bo jak ona to tutaj miała, to tu musi mieć w tym. To za chwilę, bo tu ma więcej tych różnych wizytówek. No, ale była i dosyć długo tam chodziła z koleżanką. To znaczy się ona pojechała ze swoimi chłopakami, ale chłopaków to znudziło. Oglądanie łazienek, kuchni, rozwiązań różnych w sypialniach i tak dalej. Krany, nie krany, bo je to też interesowały, te krany. I oni się rozsiedli na pufach po jakimś tam czasie i siedzieli, a dziewczyny latały i oglądały. Tam zagadywały z różnymi tymi wystawcami, o różnych rzeczach gadały. Tu chyba są chyba kuchnie, meble, o, takie, o, tam były te niektóre. To wam tylko tak pokażę, bo to, wiecie, no nie będę wam teraz wszystkich katalogów pokazywać, ale ja tutaj chciałam, tu są wnętrza na miarę, różne, wiecie, no różne propozycje takie, nie? Ale gdzieś tutaj było, o, te lampy, to tam były takie lampy, to tam było zawieszone i to nie jest z papieru, tylko to było takie jakby metalowe. Ale Wiki powiedziała, bo tam na dużej powierzchni to było, że to tak raczej się właśnie nadaje do takich, do biur gdzieś tam, wiecie, już takie lokal, albo do lokalu gastronomicznego, jakiegoś kawiarnie, pub czy coś takiego i sobie wiszą takie. Mam nadzieję, że to tam widać. No, to tutaj są lampy akurat to. Ale gdzieś tutaj były łazienki, tylko nie wiem, czy tutaj będzie, bo ona mi na zdjęciach pokazywała. Były złote zawsze na umywalkę mi się chce mówić muszla, bo to ma kształt takiej muszli, nie? Ale umywalki złote. I nawet nie były takie drogie, bo to nie było ze złota, tylko to normalnie umywalki, mówiła, umywalka była z tego. Normalnie tak jak jest porcelana, tylko przed tą glazurą to najpierw tam było jakimś złotem, farbą czy czymś tam, wiecie, tak żeby był ten kolor, efekt złota, nie? No, tutaj akurat teraz tutaj nie widzę tego, to ja to chyba na zdjęciu widziałam. Nie wiem, czy to w katalogu tutaj będzie taka możliwość. No, tych katalogów to jest troszkę i różne propozycje tutaj są, jakie różne te umywalki są, jakie te krany różne, różniste są. Także, no, wiecie, jej to jest potrzebne, bo ona jak będzie projektować, ona już projektowała kilka wnętrz,
takich właśnie, że tam muszą być te wszystkie szczegóły też wyszczególnione. To potem jaki stół, jakie krzesła, to musi wszystko i kosztorys do tego musi zrobić. Także ją to interesowało, nie? Jakie ceny są i jakie, co teraz akurat jest na rynku, co jest modne i wiecie, to się takim czymś interesuje, nie? Ja tu chyba nie znajdę tej złotej. Poproszę potem Wiki, żeby mi przesłała te zdjęcia z tą złotą umywalką. Ona wprawdzie tam wisi na ścianie, tak jest, wiecie, tak na ścianie, żeby było widać. Nie tak, tylko tak. No, bo tutaj to tego chyba nie znajdę. No, ale dużo takich właśnie, to wszystko ją interesuje, nie? No, bo to jest wszystko w jej zawodzie. No, nie wiem, czy tutaj tu jakiś poradnik dla konsumenta i inspiracja dla architekta. Zobaczymy, czy co tutaj. No, to już są domy raczej. No i w środku rozwiązania jakie są. No, naprawdę te domy niektóre są takie fajne, a my to tak najchętniej to się tylko bierze taki, wiecie, prostokąt, nie? Bo to najprościej. Dobra, położę to tu, a poproszę Wiki, żeby mi potem przesłała parę ciekawych zdjęć, to na koniec filmu dołożę te zdjęcia. W ogóle ostatnio czytałam na gdzieś w internecie, nie wiem, czy na Interii może, najpiękniejszy dom świata to zaprojektował krakowianin, no, nasz Polak, gdzieś to w górach. Oglądałam ten dom, to znaczy się oglądałam na internecie, nie? Nie byłam tam. Z takimi podcieniami w ogóle, no nawet fajne to było. Mnie by się też to podobało, tak szczerze mówiąc. Troszkę duże powierzchnie na dole, ale tam to był niby dom dwupiętrowy, to znaczy się piętro i parter niby, nie? Bo tam nie można było wyższych tych domów, bo to gdzieś tam w górach. Ale ten dom w środku miał 5 poziomów. Na 5 poziomach były różne pomieszczenia i najlepsze było to, bo tam jest teren, wiecie, spadzisty, jak to w górach, tu jest wyżej, tam niżej, to w tym domu też było tak właśnie, że szło coraz to niżej, nie? Także fajnie to wyglądało, może to oglądaliście, a jak nie, to jak myślę, że jak się wpisze najładniejszy dom na świecie, czy jakoś tak, to znajdziecie. Jak to kogoś interesuje, tak pooglądać, bo przecież, wiecie, my kobiety zazwyczaj lubimy oglądać takie rzeczy, nie? Oglądać domy, mieszkania, wnętrza, jaki jest wystrój i tak dalej. No, nie wiem, jak nie zapomnę, to może jak znajdę, to wam to podlinkuję, a jak nie, to będziecie musieli sami poszukać. Jak będzie was interesowało, to znajdziecie. No. Także fajne takie, to jest bardzo takie interesujące, to ja bym tam mogła też chodzić i oglądać, nie wiem jak długo, a to było chyba w tym centrum kongresowym, czy coś takiego jest w Katowicach. Nie wiem, czy znowu nie pomyliłam nazwy, ale wiecie, ci co są z Katowic, to będą wiedzieli, a ci co nie, no to i tak im to jest wszystko jedno, jak to się nazywa. No, tak myślę. No. Dobra, napiję się herbatki już. Ona jest taka bardziej różana, bo tutaj dałam dużo róży, płatków róży i wiecie, jak zaparzyłam, znaczy jak mi się zagotowała woda, to dosyć długo czekałam, bo nie mam tam termometra na tym dzbanku, ale tak, żeby to było z 80, czy ile tak mniej więcej stopni, no mniej więcej też nie powiem, ale tak wiecie, stało, żeby sobie troszeczkę odparowało i dopiero potem zalałam po jakimś tam czasie sobie tą herbatkę, to tak mam nadzieję, że ta róża nie straciła tych właściwości, tej witaminy C. A jak witamina C straciła, to tam jeszcze ma inne te właściwości, nie? I smakowe też. Bo i płatki z róży tam dałam. No. Jeszcze to już zakończę ten temat właśnie tej architektury. Wiki to bardzo interesuje. Na początku bardzo ją interesowała architektura krajobrazu. To ją najbardziej interesowało. I gdyby tu był taki wydział, to ona by to studiowała. Tylko, że najbliższe jest w Krakowie i we Wrocławiu. Ona nie chciała jeździć poza dom, no bo to są koszta wynajęcia tego
jakiegoś mieszkania czy akademika. W ogóle ona się nie nadaje do mieszkania z jakimiś obcymi ludźmi w jednym pokoju. Ją by to denerwowało. Także ona, wiecie, to bym musiała jej jakiś apartament wynająć, a na to mnie nie stać. No i musiałaby sama tam się wyżywić i tak dalej. Wiecie, to jest tak, że na tych studiach nie da się pracować jeszcze, studiować i pracować, bo są może takie studia, że studenci pracują, nie? Ale na tych się nie da, no bo wiecie, widzicie, ile ona tych prac robi, nie? Jeszcze teraz będzie coś tam gładziła drzewo, co tam jakiś czas temu wam pokazywałam, chyba na jesieni musiała wyciąć taki kloc drzewa. Teraz to będzie musiała osadzić na czymś, na jakiejś sklejce, bo tam musi być napis, co to tam jest. No i to jeszcze będzie musiała teraz, jak to już ma wycięte, to będzie gładzić. Nie wiem, czy tam będzie coś jeszcze w tym rzeźbić, czy nie, bo wiem, że te dłuta to też kupowała. No, dzisiaj skończyła taką tą królową, co ostatnio tam w pokoju było widać, co robiła węglem. Ale no nie wiem, czy wam to mogę pokazać. Bardzo ładnie to wyszło. Tylko że ta królowa, ona jest cała zakrwawiona, no bo jak tam pod jej nogą była głowa jakiegoś poddanego, nie? Wiecie, tak było, pozowała im dziewczyna. Oczywiście niczyja głowa tam nie leżała na dole. Nie wiem, czy co tam było, czy tam może jakiegoś manekina, nie wiem. Ale oni to tak mieli malować, nie? No, skoro mu głowę ucięła, no to była cała we krwi z tym mieczem. No i w sumie takiego zdjęcia to raczej wolałabym nie dodawać tutaj, no bo zdjęcia tej pracy, no bo to nie jest zdjęcie, tylko to jest, wiecie, narysowane tą czerwoną farbą, to jest malowane, a tak to jest węglem tam, wiecie, rozcierane i tak dalej. No. Nie pomyślałam, żeby to jeszcze w tym czasie, zanim tej czerwonej farby, żeby to dać. No ale nie chcę takiego czegoś dawać, bo jeszcze by mnie mogli posądzić, że wiecie, mam jakieś zapędy. Już i tak ktoś tutaj miał do mnie jakieś ale, bo ja noża używałam, nie? Noża używałam do tej pomarańczy. Nie wiem, może też chodziło o to, że dzieliłam mięso nożem, filetowałam i tak dalej. Nie wiem, o co do tej pory nie wiem, o co chodziło tej osobie, która mi tam takie rzeczy wypisywała. Już nie będzie wypisywała, chyba że zmieni sobie konto. No, w każdym razie, no, po co, wiecie, tutaj ludzi denerwować, nie? No, przepraszam. W każdym razie, no, ma tam dużo tej roboty na tych studiach. Oprócz tego, że tam jest, jeździ na studia, na uczelnię, no to jeszcze jest i w domu ta robota. I uczyć tam teoretycznie też się musi, nie? I jakieś prace jeszcze w tym komputerze, także no ciężko by było, jakbym musiała jeszcze teraz pracować oprócz tego. Nie wiem, kiedy ona by to pracowała, tak szczerze powiedziawszy. No, także bo do czego zmierzam? Chodziło o to, że na ten krajobraz ciała, ale że tutaj nie ma takiego kierunku, a jest architektura wnętrz. Więc Wiki powiedziała, że skoro jest, to sobie na to pójdzie, a może z czasem sobie jeszcze zrobi jakieś uprawnienia na ten krajobraz, bo na tym krajobrazie w technikum to ona tam już też parę takich nagród zdobyła za jakieś projektowanie jakichś ogrodów, czegoś. Także ona już tam ma tam jakiś dorobek, wiecie, może troszkę tych roślin teraz zapomniała, no bo tam trzeba było wiedzieć, gdzie jakie rośliny posadzić, no, w jakie warunki, czy to będzie rosło i tak dalej. No ale jakby tak, wiecie, potem przysiadła troszeczkę, no to już ma jakieś pojęcie, to się można potem jeszcze doszkolić, nie? No i stwierdziła, że jakby miała architekturę wnętrz i krajobrazu, no to już ma większe pole do popisu, jakby się gdzieś do jakiejś pracowni dostała, nie? No najbardziej to by jej zależało na swojej pracowni, ale na początek najlepiej u kogoś w jakiejś innej pracowni po prostu się zatrudnić. Wiadomo, że na początku to człowiek jest, wiecie, ten najniższy, no to musi się piąć po tych wszystkich szczebelkach, od parzenia kawy tam aż do projektowania, nie? No. No i też by ją to denerwowało, mówiła, ale to tak to już jest, że ona zaprojektuje, a ktoś potem za to bierze, zbiera laury, nie? Dlatego ona by wolała sama.
No ale na to jeszcze też przyjdzie czas. Najpierw niech skończę te studia i zobaczymy, co potem będzie dalej, nie? No. I tak. Co chciałam powiedzieć? Miałam pytania odnośnie mojej Dorotki. Dorotka to jest moja najstarsza córka, najstarsze dziecko. Urodziła się 3 lata po ślubie. No, bo to też była taka śmieszna sytuacja, bo ja stosunkowo wcześnie wyszłam za mąż, bo miałam 18 lat skończone, 18,5 roku jak cywilny mieliśmy w kwietniu, a kościelne potem w grudniu, nie? No, ale potem troszeczkę pobyliśmy się, nacieszyliśmy się tylko troszeczkę sobą, bo Zbyszek poszedł do wojska. I to dosyć daleko do tego wojska, także tak często nie dostawał tych przepustek, no, ale ze względu na to, że my się pobraliśmy, no to i tak dostawał częściej niż inni, bo jako mąż, no to dostawał częściej te przepustki. I na dłużej troszeczkę, nie? No, dopiero jak wrócił już z wojska, potem jechaliśmy do Karpacza na wakacje, na urlop taki. To ja jeszcze z mojego zakładu pracy załatwiałam, jak pracowałam, to pojechaliśmy do Karpacza właśnie. Taką jakby podróż poślubną, no bo jak był w wojsku, no to wiecie. No, no i już z podróży poślubnej przyjechaliśmy z Dorotką, nie? Później się urodziła w lutym. Także niedługo ma Marek urodziny, a za chwilę Dorota. Dorota jest starsza o 2 lata od Marka i urodziła się 6 lutego, a Marek 3, ale za 2 lata, nie? No, tyle wam mogę powiedzieć o Dorocie. Więcej o Dorocie mówić nie mogę, dlatego że ona już jest, ma swoją rodzinę, męża i dzieci. I oni uzgodnili, że oni nie chcą żadnych, nie chcą swojego wizerunku pokazywać w żadnych tych mediach społecznościowych, zwłaszcza na YouTubie. Nie chcą. Także tutaj nikt nie zobaczy mojej Doroty. No chyba, że ktoś ją znał wcześniej, jak chodziła na przykład do szkoły, zanim się wyprowadziła stąd. No bo wiecie, ona się wyprowadziła, już była dorosła, nie? Pełnoletnia to się wyprowadziła. Najpierw mieszkała u babci, bo miała bliżej tam po prostu na uczelnię swoją i do pracy, bo ona studiowała zaocznie. No. A później to już założyła rodzinę. Także chyba, że ją ktoś wtedy znał. Jest tutaj osoba, która znała, widziała Dorotkę, jak miała 2 miesiące Dorotka. Chodzi mi o Krystynę. Pewnie Krystyna nawet nie kojarzy, jak ona wyglądała, no bo wiadomo, 2-miesięczne dziecko, 30 parę lat do tyłu, no to no 36 chyba teraz będzie miała, albo więcej. No. 7 chyba. No, także tak można powiedzieć, że moja starsza córka to jest córka widmo. Nigdy jej nie widział. No, także nie zadawajcie takich pytań, bo ja po prostu na te pytania odpowiadać nie mogę, bo oni sobie nie życzą, żeby o nich za bardzo mówić, a tym bardziej pokazywać. Także ja tutaj czasami wspominam Dorotka, no bo to jest moje dziecko. No, ale już więcej wam powiedzieć nie mogę. Mieszka tylko, tyle wam powiem, że mieszka 2 miasta dalej. No, tyle wam mogę powiedzieć, więcej to nie. I tak nie wiadomo, czy jakby nie będą słuchali, czy nie będą mieli jakiegoś ale do mnie, że coś tam w ogóle wspominam. Także no, taka jest sytuacja, że nie chcą po prostu i jak nie chcą, no to nie mogę ich pokazywać tutaj. No, za to Marek i Wiki nie mają z tym problemu. Kamil na razie też nie ma problemu z tym, Darek też nie. Także oni, im to nie przeszkadza, dlatego oni we vlogach czasami się ujawniają, tak samo jak Zbyszek. No ale też Zbyszek na przykład i Wiki, jak nie mają ochoty, to ich nie pokazuje, bo nie zawsze mają ochotę, żeby ich pokazać. Czasami no Wiki jest taka rozgadana, że ona się czasami ujawni, wiecie, głosem. Ale nie zawsze się czuje na to, żeby ją pokazać, jak tam jest w dresach czy coś. Uważa, że nie wygląda dobrze, to się tylko będzie odzywała, nie? No.
Także tyle, jeśli chodzi o Dorotkę, bo tam trochę tych pytań było. A czemu na święta nie była, a czemu to, a czemu tamto? No nie wiecie, czy była, czy nie była. No bo skoro jej nie mogę pokazywać, to nawet jak jest, to jej nie pokażę. Proste, nie? No. Także tyle w tym temacie. No i przechodzimy dalej. Wiem, że tam były jeszcze jakieś zapytania, co wczoraj nie odpowiedziałam. Ale teraz sobie nie umiem przypomnieć. Dzisiaj tylko tak ogarnęłam te komentarze, tylko tak w sumie jeszcze nawet dokładnie wszystkich nie przeczytałam. Bo wiecie, byłam zajęta i tutaj tą kuchnią i tym prasowaniem udało mi się wszystko poprasować. Zadowolona jestem, jutro to pochowam. No ale tam nie wiem, czy tam jakieś jeden albo dwa obrusy nie będą na suszarce teraz. No a do prania już też będzie szło, nie? Za chwilę znowu pościel pójdzie do prania i to tak w koło Macieju prasowanie wiecznie jest w domu. No, a mnie ja to tak mam, że nie zawsze mi się chce. Jak już zacznę prasować, to już prasuję. Ale jak to tak, czasami jest tak, że to się tam odkłada i to rośnie i rośnie i rośnie i rośnie. No i w końcu potem człowiek się zabiera za to, nie? No. I tak to jest. Mam nadzieję, że tam nie mieliście do mnie jakiejś pretensji wczoraj. Bo Marek mi uświadomił, że ja, że moje filmy czasami oglądają dzieci, a ja mówiłam o tym dzieciątku, nie? No i Marek mi powiedział, bo dzwonił do mnie, że teraz mogły niektóre dzieci, wiecie, świat mógł legnąć w gruzach. To, co oni wiedzieli, nie? Skąd się biorą prezenty, a ja tutaj tam opowiadałam różne rzeczy. Także mam nadzieję, że wasze dzieci nie zajarzyły, chociaż Marek powiedział, że małe dzieci to one szybko zajarzą, bo on pamięta, jaki on był sprytny, jak on chciał coś wiedzieć, to on się dowiedział. Bo tak, wiecie, niby się bawił, niby nie słuchał, ale jak go coś interesowało, a dorośli mówili, to wszystko zawsze i tak wiedział, nie? Także dzieci tak mają. Ja pamiętam, jak ja zawsze szukałam po domu, jak tak jeszcze w domu dzieckiem byłam, no wiecie, tam, no nie takim trzyletnim, wiadomo, ale jak już tam miałam te 7-8 lat, chyba, nie wiem, tak jak pamiętam, to przed świętami to ja często, przed urodzinami jeszcze, bo mam wcześniej urodziny, nie? To jak na rodziców nie było w domu, no to było przeszukanie, nie? No. I to nic nie pomagało, że mama gdzieś tam coś wysoko schowała w meblościance, bo wtedy były te meblościanki takie aż pod sufit. Dla mnie to nie była przeszkoda, bo ja zawsze tam się wdrapałam i wszystko znalazłam, nie? No. Tak wam już kiedyś opowiadałam, jak lalkę znalazłam. A potem ją opisałam dokładnie, że chcę taką. No. Albo jak kokos mamie wyjadałam w komórce, bo moi rodzice mieli, znaczy się moi rodzice, no my, jak ja wtedy jeszcze byłam w domu, nie, to jak kupili to mieszkanie, to tam była też komórka taka. I to jest bardzo fajna rzecz, taka komórka, bo tam się schowa czy jakieś zapasy, bo tam były półki na właśnie na zapasy, na słoiki, na takie rzeczy, mąkę ta mama też trzymała. Większe jakieś ilości, jak trzeba było, czy cukier, wiecie, co się zdobyło, większą ilość, to szło do komórki. Ale ona była na tyle duża, ta komórka, i rodzice mieli ją w domu, bo nie wszyscy w tych blokach tam mają komórkę w domu. Niektórzy sąsiedzi mają na korytarzu, że muszą wyjść na korytarz i wchodzą do swojej komórki, tam kluczem i tak dalej, nie? A, przepraszam, a myśmy mieli w domu, naprzeciw ubikacji, ale to jest mało istotne. No i ona była na tyle duża, że tam można było i te miotły pochować, wiecie, odkurzacze, takie rzeczy, że wiadra, nic nie musiało stać gdzieś tak na widoku, tylko to wszystko było w tej komórce. Drabiny, nie drabiny, to było wszystko w komórce. Później to ja, połowa komórki to była moja, bo ja tam miałam ciemnię. Tata mi zrobił taką fajną ciemnię, bo to było jego marzenie właściwie. On bardzo lubił fotografować. I no niestety on jako, wiecie, młody chłopak musiał iść
do takiego zawodu, co mu to pieniądze przynosiło. A wtedy no, było ten, że na kopalni to się zarobi. No to poszedł do tej szkoły górniczej, no i na kopalnię. Ale on bardzo się interesował fotografią, nie? Zdjęcia lubił robić i tam nawet też opowiadał, że też wywoływał w domu, tam sobie robił taką ciemnię, ale to tak, to było dawno, dawno, nie? Ale nie mógł sobie pozwolić na takie, jak potem mi kupił, że na początku to też się tam z tym troszeczkę bawił. No, także ja miałam tą ciemnię z tego powodu, że chodziłam też, uczyłam się w zawodzie fotografa, to żebym mogła sobie w domu też wywoływać filmy, robić zdjęcia. To miałam tą ciemnię właśnie w tej komórce. Ale w tej komórce też właśnie były półki, szafki i tam był kokos. No wiecie, wtedy przed świętami to wszystko trzeba było zdobywać, nie? Nie było tak na półkach. To jak mamie się udało kupić, no to bakalie się wcześniej sobie gromadziła. Tam rodzynki, nierodzynki, no i kokos. A ja uwielbiałam zawsze kokos. I zawsze mi było za mało tego kokosu, więc ja wiedziałam, że tam jest takie 200 gram kokosu. Tak ja się do tego dorwałam, to ja zawsze tylko po jednej łyżeczce brałam. Nie więcej. Przychodziłam, łyżeczkę kokosu do buzi, nie? I schowałam. I tak sobie chodziłam i chodziłam, że tam było, zostało trochę. I mama kiedyś przyszła tam popatrzeć, coś tam widocznie szukała i zauważyła, że tego kokosu jest tak malutko. A to miała mieć na święta, musiała jeszcze potem dokupić gdzieś, nie? No i oczywiście ochrzan dostałam. A potem mama mi powiedziała, dała mi tą resztę tego kokosu. Musiałam sobie usiąść w pokoju, czy tam w kuchni, już nie pamiętam. I kazała mi to wszystko zjeść, tą całą resztę. Tak naraz tyle kokosu mnie mydliło, jak nie wiem. Ja potem przez dłuższy czas na kokos patrzeć nie mogłam. Ale dała mi taką nauczkę, że już potem jej nie podkradałam nic. Z zapasów, nie? No. Także i tak bywa. Także dzieci są, wiecie, sprytne. Ale mam nadzieję, że tam nie wyjawiłam żadnej za bardzo tajemnicy, że może nie usłyszały. No, także to już chyba dzisiaj wszystko w tym vlogu. Jutro czeka mnie troszkę ciężki dzień. Boję się tego chowania choinki, wam powiem, bo tam jest, wiecie, że tam jest multum tych bombek i tych lampek. I nie wiem, jak oni to układali, te lampki. W zeszłym roku to był horror, jak ja zdejmowałam te lampki, bo tam jest wokół pnia też w środku sznur lampek. No ja w tym roku im dałam pewne rozporządzenia, bo jak ja zawsze ubierałam, to ja wiedziałam, jak ja ułożyłam i mi się to za bardzo nie plątało. Też mi się plątało, ale nie tak. Ale to, co w zeszłym roku, ile tam przekleństw było przy tej choince, jak ja ją rozbierałam, a byłam sama w domu, no to byście tego nie chcieli słyszeć. To już na pewno niektóre osoby by powiedziały, że Gabrysia nie ma klasy, bo używa wulgaryzmów. Tak jak to niektóre osoby, jedna osoba powiedziała, że już mnie nie będzie oglądać, bo ja sobie raz zaklełam. No. No i to tak, nie chciałaby słyszeć tego, co było przy tej choince. I mam nadzieję, że jutro to się nie powtórzy, że po prostu już będę, jakoś mi to pójdzie z tymi lampkami i dosyć szybko. Bo wiecie, to pochować, potem trzeba będzie tą choinkę związać, to się już powtarzam. Ale wiadomo, potem jeszcze mam różne dekoracje jeszcze gdzieś pochowane, porozkładane, a ja to będę chciała wszystko do jednych pudeł schować. Także nie chcę, że jutro choinka, a potem jeszcze tamte dekoracje, no bo znowu bym te pudła musiała otwierać, a jak te pudła zamknę, nakryję serwetką, zrobię tam dekoracje i się już tam nie wchodzi, nie rusza się tego, nie? No. Pokaż tylko tą spódniczkę, bo mogę pokazać? Taką piękną spódniczkę zakupiła. Szkoda, że nie było takiego mojego rozmiaru, no i nie mam kasy teraz. W Medicine, nie? Taką spódnicę, taki wzór. Wiskoza to jest. I ona jest taka fajna, bo ona raz, że jest tutaj zapinana. Może jak w lato, to się pokażesz, nie? A tutaj na dole, nie wiem, czy to widać, jest jeszcze taka jakby falbana. No całkiem modne, tak jak na ten sezon. Duże kwiaty, falbanki. Jest przepiękna, ona mi się tak podoba, a z tyłu ma mniej kwiatów, nie? No,
chyba tak. Tak. A tu z przodu ma jeszcze te, nie dość, że te róże różne, to jeszcze takie niebieskie kwiaty. No super to jest. Ona mi się tak podoba, że jak ona by była większa, to bym ci ją ukradła, ale to ma szczęście. No. Nie wiem, to jest do prawki. A to w promocji, znaczy nie w promocji, tylko po obniżonej cenie dostałaś, nie? Obniżka, no bo to była jesienna kolekcja. Z jesiennej kolekcji, a ona normalnie 170 kosztowała, nie? 160. 160. A ja kupiłam za 90. No, no to 70 zł. No, a polska firma, ten, polscy projektanci, no to... No. I fajny materiał. Poślesz mi potem tam parę takich ciekawych zdjęć. Chodzi mi też o tą złotą tą. Idę spać. Nie poślesz mi 2-3 zdjęcia z tą złotą umywalkę. Nie. Jutro ci poślę. No to jutro. Chcę iść spać. No dobrze. Zawsze ona mnie robiła na oczka. No. Wiecie, na jakie oczka takie. A teraz, a sama się nie da zrobić, kurczę, no. No trudno. To najwyżej jutro wam dodam po filmie, jak nie zapomnę, nie? Oczywiście. Przy mojej sklerozie różnie może być. Ale mam nadzieję, że ta praca w tym pokoju tam, no i potem ogólnie wszędzie, jakoś mi jutro pójdzie sprawniej i będę miała dużo siły, wiecie, dużo energii, żeby to wszystko pochować, posprzątać, bo bym chciała od razu sobie ładnie zrobić, nie? No. Także dziękuję wam dzisiaj za obecność, za ten czas poświęcony na tego vloga. Dziękuję za wszystkie komentarze, które będę odpowiadać, albo przynajmniej czytać, jak już zmontuję film. No i zapraszam was jutro na film, na vlog. To pewnie będzie też skrót ze sprzątania choinki, no bo wiadomo, że całości wam w normalnym tempie nie pokażę, bo byście się zanudzili. No, tym bardziej, że ja pewnie znowu będę sobie podziwiała moje bombki, nie? Bo wiecie, jak się je rozbiera, ja tego nie układałam, to się nie mogłam tak, wiecie, nacieszyć tym. No na choince, ale też nie zauważę wszystkich bombek, ale jak będę ściągać, no to wiecie, zaś będzie zachwyt nad każdą bombką, wiecie jak to jest, nie? No oczywiście ja częściowo wam to pokażę w przyspieszonym tempie, tak jak dzisiaj myłam tak szybko, nie? To okno, no i tak szybko prasowałam, no. Także dziękuję wam i zapraszam na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa! Zmień się, zmień się, zmień się.